Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w trzecim odcinku z naszej serii Chłopaki z Mazowsza. Jest ze mną Agie. I to. No i dokończyłem sobie poza odcinkiem to, co właśnie pod koniec poprzedniego odcinka robił Agie, czyli pracowaniem na tamtym polu. Zjechałem sobie tutaj, bo właśnie robiliśmy miniaturkę do drugiego odcinka. Również ten odcinek nagrywamy 4 grudnia o godzinie 19:38. Mamy na razie wycięte wszystkie pola, także wracamy sobie na farmę. Ciekawe, czy się tutaj zmieszczę. Może tyłem, chociaż ten samochód chyba podziwia nasz nowy kombajn, się zatrzymał i nie chce ruszyć. Dobra, jakoś tam przeszło. Jakoś tam przeszło, gdzieś by to trzeba było zaparkować. Może tutaj. Może tutaj, także na razie jest po żniwach. Potem jeszcze wiadomo, będzie jakaś orka na tym małym polu jedynce. Jedziesz pan? No chciałbym. Czasny wyjazd. Jakaś zielona ściana mnie spotkała. Czasny wyjazd. Tu jeszcze właśnie wracamy z końcówką zboża. Z tego pola. Tu mam jeszcze jedno pole do sprasowania. A dziś generalnie będziemy się zajmować stakowaniem i zbieraniem potem bel z pola. To pole już dokończy prasować Agię. Ogólnie też w pierwszym odcinku miałem powiedzieć, że co, tak wąsko? Co ukrywać? Kuśka, połowa koła. Dobra. Dałby radę, ale dopchnę. Nie dobra. Akurat niepełna była. Dobra. Ogólnie też w pierwszym odcinku właśnie miałem powiedzieć, że Agiego możecie kojarzyć. Agie? Nie, jak to się odmienia. Myślałem wersji. Możemy już się zamienić. Możecie go kojarzyć właśnie z live'ów, z farminga, w którego właśnie graliśmy. No i dawno temu już graliśmy też w Construction Simulator. To w sumie niedawno, kilka tygodni temu. W Bus Simulator również. Także jest na moim kanale od kilku lat. No i właśnie sporo razem gramy. Także też teraz fajnie, że prowadzimy razem serię. Co tam jeszcze miałem powiedzieć? Generalnie teraz właśnie po wysypaniu tej pszenicy podjadę sobie na sklep przerobić te przyczepy na płaskie. Weźmiemy tura i widły jeszcze muszę kupić do bel, ponieważ mam tylko do palet. Ostatnio właśnie do załadunku big bagów z nawozem używałem. I prasek skończysz też, tu myślę, że na farmę można zwieść. Ups. Znowu stuczka. Oho, a w ten trafik. Nie spojrzałem się w lewo. Manewruję to jakoś z tym zestawem dookoła niego. No bo kurczę, stłuczka. A miałem w sumie w pierwszym odcinku jeszcze w tytule miałem napisać, bo właśnie wrzuciłem go przed chwilą. Już pierwszy odcinek z naszej tutaj rozgrywki. Wrzuciłem chwilę przed tym, jak właśnie zaczęliśmy ten odcinek nagrywać. Miałem jeszcze, że jakiś tam mega fail napisać w tytule przez ten właśnie silos. Aczkolwiek zapomniałem. Nie wiem, czy teraz nie jest przypadkiem za głośno gra. Bo podgłośniłem, ale nie wiem, czy przypadkiem teraz nie będzie za głośno, czy nie będzie mnie tutaj zagłuszało. Czy też nas, bo w sumie właśnie jestem jeszcze głośniej niż AG. Tam już widać kosteczki po obu stronach. Tutaj z brzegu i tam po drugiej stronie ożanego też. Jest też stacker. Jak prasę właśnie. A jeszcze miałem do środka zjechać. Jak prasę odstawisz po skończeniu, to właśnie na stacker się trzeba przepiąć. Stacker już jest na polu 50. Okej, uda mi się to ładnie zawrócić w środku. Fajnie, lecimy w takim razie
przerobić. O, malować nie będziemy. Jest albo taka. Konfiguracja jednej przyczepy i... I jeszcze tej z żółtą plandeką. Nie, jeszcze tej. Okej, bo były dwie różne, ale... Ustaw... Tak. Nie, to już było. Halo. Ta jeszcze. O, tak, dokładnie. Dobra. Podpinamy. Teraz muszę jeszcze obciążnik sobie przepiąć na tył. Chociaż w sumie nie wiem, czy będzie potrzebny. Obciążnik na tył. Tak to zrobimy, opuścimy. Podepniemy sobie tura. Tylko ten ciągnik może mieć tura. Także tego właśnie mniejszego będziemy używać do stakowania, czy też teraz właśnie do prasowania. Fajnie, że daje radę. Siebie też sobie potem właśnie jakiś kupimy mniejszy, żeby dawał radę. Dobra, widły sobie odepnę, myślę, że tu na rogu, ponieważ one są do palet. A jeszcze sobie kupię widły do bel. Tutaj się nic nie zmieniło, no tej sieczkarni musimy właśnie przetestować, zobaczyć, pojechać do handlarza, zobaczyć, czy się nadaje. Widły do bel, tak? Coś takiego. No teraz mam te do... Jeszcze jakieś inne do bel? Do balotów foliowanych, do kiszonki, do obornika. Nie, do obornika są takie. To jest taki krokodyl tak zwany, że jeszcze zaciska z góry. I na dole ma widły gęste, to ma tylko widły gęste bez tego u góry. Coś takiego jeszcze ewentualnie jest. Dużo skurczy tych różnych rzeczy. Jest coś takiego też, aczkolwiek to łapie od góry. Ładowarka kołowa, teleskopowa albo taka. Jakby w sumie było coś takiego, tylko właśnie łapiącego z boku, to może bym coś takiego chciał. Czy jest coś takiego, czy nie bardzo? Jest niby z podstawki coś takiego, nie wiem jak to działa. To jest nowość. No ale może weźmy sobie coś takiego, bo takie widły kosztują 600. To kosztuje 5600. 5000 więcej. Wypożyczmy na razie. Ponieważ nie jestem pewien właśnie, że to będzie działać tak jakbym chciał, więc... Więc na razie sobie wypożyczymy, przetestujmy. Jak będzie ok, to tyle. Taniej nas to wyniesie przede wszystkim, nie? Ale to już jest, kurczę, ciężkie rzeczywiście. Ułatwił sobie z tyłu obciążnik. Samo to już waży sporo. A jeszcze potem bele. Jak tam? Sprasowałeś już? No. A już, tu jesteś przy stakerze. Ja już tu. Przejechałeś, dobra. Ja prędkość dostosowuję do jazdy. No na tym pomacie najlepiej. I wtedy jechać sobie rządkiem. Trochę tego będzie. Ja na początek sobie pozbieram, potem się możemy zamienić. Gdzieś tu w połowie pola myślę, że sobie. Odczepię.
tu jest połowa, no jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek może być. Tam masz pierwsze, tak? 14 bel. 14 bel po 700 litrów. Ale fuc. No to jest ileś tam niecałe 10 tysięcy chyba, tak? To jest szybciej otwieranie zamyka, ciekawe, ciekawe. A to nie tak, że ma łatwiej. Ojej. So, ja mogłem sobie dwie przyczepy osobno rozszczepić, nie? No. Wtedy miałbym może bliżej. Dobra, na środku sobie zostawiłem obie. Ups. Coś takiego, a jeszcze jest... To też muszę wyłączyć w takim razie. W przypadku to trochę odpycha. A, już zepsułem. Szybko poszło. Jedziesz tu. Niecałe 10 tysięcy dokładnie. Tak jak mówiłem. Walka z bel. No dobra, puściło. Puściło. No, będziemy się myślę wyrabiać. Także w ten sposób są związane te bele. 14 sztuk. Potem sobie można albo razem tutaj wrzucić jako całość te prawie 10 tysięcy. No to jest wielkość prawie największej beli okrągłej, nie? No, okrągłe największe ze słomą mają 11 tysięcy litrów. Dobra, jeszcze jedna. I chwyc. I tak to wygląda. Fajnie całkiem. Fajnie. Ups. Dobra, coś takiego. Ale sobie będziemy na razie składować na farmie. Tam z boku. No, niby na wysokość tej z tym widłami by się trzecia zmieściła. Ale myślę, że ciągnik miałby z nią już ciężko. Dobra, dwie na długość się zmieszczą. Ups. Dwie na szerokość, dwie na długość. Ewentualnie, chociaż dałoby się to jakoś też od tyłu ładować, ale to by się trzeba było rozpinać. Także zobaczymy. Dobra, na razie sobie tak to zostawię. Nie ma to aż tak znaczenia. Bardzo, trochę ją jeszcze dopchnę. Zapniałem sobie, żeby to jednak już się to nie... Tam wyładowałeś jedną, tak? Czy nie? Nie, teraz nie, dopiero. Teraz dopiero. No dobra, no dobra. W sumie te pola można by i połączyć. Jakby to przeorał. Można pomyśleć o tym, bo akurat teraz też wapna wymagają oba te pola. Także... Dobra, to w sumie chyba jeszcze naładuję trzecią na górę. To trzeba będzie ostrożnie z tym jechać. Tylko.
Nie, zaraz zepniemy pasem, żeby to się nie rozleciało nam wszystko. No i zaraz się możemy zamienić. Ewentualnie. No to już. Nawet się przechyla. Zepnijmy lepiej. Lepiej zepnijmy. Dobra, poczekam tu. Jeszcze jedną wyładuj i się zamienimy wtedy. O, trzy na wysokość, myślę, że da radę. Dziesiątką mówisz, że tam raz nadąża. Pokażę tylko jedną prędkością, nie wiadomo czemu leci. No bo to też zależy pewnie tyle z pierwsza, czy jakaś tam, wiesz, bo to w jakieś warstwy układa, przepycha, coś tam. O, teraz na przykład podnosi się, czyli po dwie. Myślę, że pierwsza niż druga jest właśnie inaczej. No, spoko całkiem. Fajna sprawa. Nie powiem się jeszcze taką maszynką. W tym farmingu. Cyk. Elegancko. O, ale żebym pobiegł do przodu. Dobra, i teraz... Co się naciska? Y? Y. Dobra, złapało. O, 13 myślę, że można nawet. Wiesz, też zależy od pokosów, jak to było. Wszystko. Prasowane. Czasem belki są gęściej, czasem rzadziej. Czyli Y-kiem się otwiera, Y-kiem się zamyka, tak? Wypuszcza też. No i trzy razy trzeba. No. A jakiegoś tam automatycznego nie ma, jak pod Z. Czy coś. Nie widziałem takiej funkcji. Spoko. No. Można lecieć. Widziałem, że zamulałaś. Ale ładny rządek tutaj. Wyszedł. Zostałeś w powietrzu. Dwóch AG jest. Tylko byś tego spodziewał. Przy przyczepie. Dobra, doleciała. Y. Okej. Trafimy tutaj. A trafimy, jest okej. A ze środka tak to wygląda. Dużo ciszej jest w środku. No, 77 stopni. Z tego, co tu widzę. Elegancko tutaj. Przy brzegu, przy miedzy sobie jadę. Taka spokojna robota, nie? Tak samo z tym układaniem. Ciężko.
Mieszczą się tam w miarę, nie? Dwie na długość. Na pewno już. No, nawet po dwie można. Czasem złapać. Tam przed chwilą wypuściłem jedną. No i spoko, 20 minut odcinka już. 20 minut. No to jeszcze przejdź do przodu, o. Razem. Fajna robota, przyjemna całkiem. Zawracamy. Także w sumie takie widły wziąłem, ale normalne by też myślę, że mogły być śmiało. Tyle, że właśnie dobra, pełno akurat. Tyle, że właśnie tutaj można 2-3 nawet brać. Dobra, niech się zamknie. I lecimy dalej. To było ciekawe, teraz się odwalił. Miałem efekt trzymania belki, a już belki nie miałem. Aha. I się cały zatroczył. Ten na bok naładowany, ale się wywróci. Tak samo ja naładowałem 3 belki z przodu. Z jednej strony tylko. Niebezpieczne jest, gdyby to miało... Jakże zakręt lipi? Tak. Łatwo to wywrócić. Kawałek bez strony był. Dobra, jeszcze jedna, zawracam i jeszcze jedną doładuję i wyładowuję. I tu jeszcze mamy w jedną i drugą stronę. Nie, dawaj, Storek, dawaj. Wolałem zabezpieczyć obie, żeby sobie fikły wyraził. Trzeba, trzeba. O, nadchodzi, złota kubka. Obciążnik wcale nie jest aż taki za duży, nie? W tym przypadku. Elegancko ułożone. Także na jedną przyczepę się zmieszczą z tego pola. Pozostaje nam drugie pole. Jeszcze tutaj. No ponad hektar mają te pola. Możemy sobie zapisać, zobaczyć tyle dokładnie. Największa jest 409, tam niecałe 1,5. 50 i 31 mają 1,44 i 1,17. A 409 ma 1,47. Minimalnie większa niż ta 50, właśnie, którą robimy teraz. Dobra, tam już nie ma żadnej.
Ostatni przejazd. Czy tu jeszcze jedna zawraca mi ostatni przejazd, dokładnie. A do przyczepy dojadę prawie. Kupił dwie jeździ. Ładowałeś już trzy, tak? Zbierałeś? No. Daj radę. Akurat przed przyczepą. Grek i jeszcze raz, i jeszcze raz. Zamykamy i lecimy dalej. Tutaj już nie będzie raczej. Kolejnej, także... Także załaduj, zepnij i lecimy na 31. Dobra. No i elegancko pozbierane. Możemy na razie wyłączyć, wtedy też będzie szybciej jechał. No i kolejne pole. Rozkładamy. Ewidentnie Max jest jego. Wiesz, widać jak go buja fajnie. No ale nawet jak te widy podpiąłem na sklepie, to już widać było, że że ciężkie są. Nawet można zobaczyć tutaj, ile one ważą. 750 kilo, nie? Więc zobaczymy właśnie, ile te spięte ważą. Dobra, i ostatnia, i akurat w połowie. Akurat w połowie wysypuje, także myślę, że teraz też 2, 4, 6 czy 7 jest do końca. I zawrócę i mniej więcej też w tym samym miejscu właduję kolejne. Dobra. Teraz go się modli, jak się rozblokuje na sekundę, żeby one nie poleciały w powietrze. Szybkie teraz kliknięcie. To prawda. Dobra, udało się. Trzyma się. Z belkami się różne rzeczy potrafią dziać, niestety. Patrzę się cały czas do tyłu i na naprowadzaniu elegancko trafiam. Ups. Krawężniczek. No i dalej 7 do końca. Także ewentualnie wyładuję jeszcze jedną i jak chcesz, to możemy się zamienić. No i tam dojadę, akurat będzie kolejna. No 13 nawet, można i czasem jeszcze przyspieszam. Ci od razu, oj, coś do rządku się przytuliła kolega. Tak, coś tam się plącze pod kołami. A te kamienie mówiły. A kamienie też mamy włączone. Także będzie ewentualnie do zbierania, będą. No chyba, że zawsze bywało po siewie. Chociaż też słyszałem, że właśnie można przed siewem po kultywacji albo orce wałować. To jest ciekawe. Że przed siebie wołować, nie? Nie wiem. Dziwne.
dla mnie, ale... Ale cóż... 30 minuta odcinka. Myślę, jakby to zrobić. Czy teraz ewentualnie z jedną przyczepą pojechać na farmę? Czy dokończyć to sobie poza odcinkiem i w kolejnym pojechać? Na farmę, ewentualnie można zrobić cięcie. Dokończyć, profesjonalne cięcie. Dokończyć poza odcinkiem i jeszcze pod koniec pojechać na farmę. Już jest 30 minuta. To co, robimy cięcie? Szybkie cięcie. Dobra, to myślę, że ogarniemy sobie to pole poza odcinkiem. I jeszcze pojedziemy na to małe, myślę. Nie wiem, ile tam wyjdzie z tego małego, ale też sobie może natura to wejdzie. Także to pole sobie tylko ogarniemy poza odcinkiem i wracamy do was. Okej, wracałem po cięciu. Agi już tu skończył. Właśnie takować te bele. Za pomocą tej maszynki zostały mi te trzy takie duże kostki. Także Agi jedzie teraz na małe pole. Tą jedynkę, bo tam jeszcze zostało. No tu ma 80% prawie. Także zaraz będzie pełna i... I jeszcze będzie... No ta do pełna jeszcze jedna, myślę. Z tego małego pola. Ja tu załaduję sobie... Co? I również już na farmę. Polecimy. Dobra, mamy przypięte. To również przypnę. Mamy tam zostało jeszcze jedno, ale możemy... Już przyczepy podpiąć i tam przejechać bliżej. No to jedną jeszcze załadujemy sobie na pierwszą przyczepę. Okliny się ładnie tutaj zabezpieczyły. Wodu. To 47 tysięcy litrów. Nieźle. Dobra. Także załaduję jeszcze tą jedną. Pojedziemy na farmę. Może by to bardziej równał. Dobra. No, parę minut będzie dłuższy odcinek. Dajcie też znać w komentarzu właśnie, czy wam to nie przeszkadza. Jak są dłuższe odcinki niż te 30-minutowe, które właśnie mniej więcej planuję robić. No, krótszych raczej nie chcemy robić, bo to też wiadomo. Roboty jest sporo do zrobienia. To sobie opuszczamy, cofamy. I lecimy, 137 tysięcy. Ładnie całkiem. 2, 4, 6, 8, 10, 12 takich kostek dużych. Na pierwszej przyczepie. Trzeba teraz... Rozcięła mi się... Rozetnij bele jest R też? Tak jak pas transportowy. Rozładowały mi się trzy bele. Wypadły mi. Właśnie jakieś takie cięcie było małe i się zastanawiałem, o co chodzi. Chyba, że to ty coś tam. Ja w sumie nie patrzyłem, w co klikam. I jak je szczepiam, to ja szczepiam od razu. Jak sobie podczepię go po traktorku, to sobie dopiero zabezpieczę. To tak co się stanie, tak jest bezpieczne. No, a tam właśnie był ciągnik odpięty. Dobra, odpinamy. No już nie trąbta. 156 tysięcy. Właśnie teraz mi tak się zdziwiłem się, bo mniej było litrów pod załadowaniem tej jednej niż wcześniej, nie? Jedna zostanie. Co mówiłem.
Jedno zostanie. Jedno za dużo wsad. No spoko, spoko. Gratis się rzuci na samą górę. Spoko. Dwie belki z całego pola. Aha, dwie takie duże, no to się turem pojedzie. I weźmie właśnie tak. Coś mi nie pasowało, że kurczę jest mniej niż litrów niż wcześniej po założeniu tej jednej. Jakoś tak bokiem idzie ta przyczepa. Znaczy taki załadowany jest, że się tak się wydaje, nie? Dobra, tu sąsiad i tu nasz gwiazd. Ktoś tam za nami jedzie. Mam nadzieję, że to się uda ładnie wjechać bezpiecznie. No i nie wiem, czy tu gdzieś po prawej rozładujemy koło. Ale korek. Czy tu gdzieś się załadujemy właśnie po prawej? Rozładujemy koło wiaty, czy... Czy tu gdzieś pod dach? Bo do środka za bardzo nie ma gdzie. Nie zmieści się to niestety. Myślę, że już sobie rozładujemy to poza odcinkiem. Tak samo tą jedną, która tu się rozleciała. Sprasujemy jeszcze, żeby nie były takie luźne. No i sobie rozładujemy tutaj, myślę, poza odcinkiem. Tymczasem dziś będziemy kończyć. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Jeśli się podobał, zachęcam do stawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i był ze mną AG. Halo. Halo. Był ze mną AG. Cześć. Do następnego. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. No i pa, pa.